Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wpadliśmy na pewien pomysł, ponieważ mamy bardzo dużo montaży, mamy dużo w tej chwili zamówień i w związku z tym mamy nawet problemy z terminami teraz. Zresztą wiedzą Państwo, co to znaczy wynająć w tej chwili w Polsce człowieka do pracy. Natomiast syn podsunął mi pewien pomysł. Przecież możemy robić tak jak z klocków Lego. Dla Państwa będzie to tani. Każdy z Was ma zapewne jakiegoś znajomego hydraulika, jakąś firmę zaprzyjaźnioną. Możecie montować sami. Będzie po prostu taniej. A zobaczcie, jak to wygląda. Sprzedajemy oczyszczalnię. To, co jest tutaj rozłożone, to jest oczyszczalnia jako komplet. Czyli kompresor. Tutaj jest kompresor. Tutaj jest pokrywa rewizyjna. Tutaj jest górna część oczyszczalni. Tutaj jest bioreaktor. Czy mógłbym prosić o przebitkę na wnętrze bioreaktora, panią kamer image. Tu proszę jeszcze zobaczyć, w środku jest lanca napowietrzająca. Czyli jeżeli Państwo od nas kupują samą oczyszczalnię, to macie tylko te elementy, które pokazałem. Natomiast możemy jeszcze sprzedać Wam elementy dodatkowe. Tutaj są te elementy dodatkowe, które są potrzebne. Ten mały element, który tam chodzi, to nie jest element do sprzedaży dodatkowy. Tu są elementy dodatkowe, które możemy Wam sprzedawać. I na przykład, może zacznijmy od tego. Tutaj jest płyta betonowa, którą dajemy pod oczyszczalnię. Ona nie jest obligatoryjna, nie jest konieczna, ponieważ w dobrych gruntach możemy po prostu postawić oczyszczalnię na gruncie macierzystym, ewentualnie obsypać cementem. Ale płyta jest wygodna do montażu, proszę zwrócić uwagę, ona ma tutaj stożkowy otwór. Czyli jak wstawimy oczyszczalnię, możemy nawet montować ją samodzielnie, ponieważ w tym momencie ona nam po prostu stoi. Jest tylko kwestia ewentualnego wypoziomowania oczyszczalni. Dalej, jeżeli oczyszczalnię zagłębimy za bardzo, możemy zastosować pierścienie przedłużające. Czyli jeżeli oczyszczalnia jest głęboko zakopana w ziemi, za głęboko, to do tej zielonej pokrywy dajemy pierścień przedłużający. Te pierścienie mogą mieć aż metr długości. Czyli możemy zakopać oczyszczalnię prawie na 2 metry. Co dalej? To sobie już odstawię. Dalej. Niezwykle ważna jest skrzynka na kompresor. Skrzynka nie jest elementem oczyszczalni, nie jest w komplecie. Mogą Państwo oczywiście skrzynkę jakąś zastosować taką, jaką chcą. Mogą kompresor na przykład dać w piwnicy, ale stosujemy albo skrzynkę oryginalną firmy Felix Navis z gniazdem i z dwoma dławikami, albo jeżeli instalacja elektryczna w budynku jest, no powiedzmy, nie najlepsza, to stosujemy wtedy skrzynkę energetyczną, w której są wszystkie zabezpieczenia, czyli jest bezpiecznik i jest tak zwany bezpiecznik różnicowo-prądowy, który po prostu w razie przepięcia, w razie zwarcia wyłącza. Dalej, następną rzeczą jest, jeżeli jest to potrzebne, jest przepompownia ścieków oczyszczonych. Przepompownię ścieków oczyszczonych stosujemy wtedy, kiedy po prostu trzeba odciąć oczyszczalnię od wody gruntowej, albo dalej te ścieki gdzieś wytransportować. Do przepompowni stosujemy pompę. Pompy, no nie będę mówił nazwy firmy, bo to jest reklama. I ostatnim elementem, który możemy Państwu skompletować, jest dzwon. Dzwon rozsączający, który może być zastosowany do rozsączania oczyszczonego ścieku. Te dzwony, oczywiście te elementy mogą być zastąpione, tak jak mówiłem, krąg może być zastąpiony betonem, kompresor może być na przykład w piwnicy, dzwon może być zastąpiony dreną studzienną, szeroką rurą. Przepompownie często robimy z rury 400 mm. To są już kwestie, które możemy z Państwem uzgodnić indywidualnie, ale co jest najważniejsze? Kompletujemy Państwu cały zestaw montażowy. No tu jeszcze nie pokazujemy rur kanalizacyjnych, przewodów i tak dalej, takich drobnych rzeczy, ale możemy zrobić komplet. Czyli możemy po prostu zrobić dla Państwa, za każdym razem indywidualnie, komplet do montażu. I wtedy naszym samochodem przyjeżdża do Państwa wszystko, a Państwa hydraulik, przysłowiowy pan Janek, tylko to montuje. Dziękuję bardzo. Do widzenia.